Cześć, cześć, z tej strony Jarek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Medieval Dynasty. Moi drodzy, nadal mam zimę. Nadal mam zimę, ale wiecie co się stało? Już wam mówię co się stało. Uzyskałem w końcu 5000 punktów i możemy sobie wybudować kopalnię. I to właśnie dzisiaj zrobimy, moi drodzy. Wybudujemy sobie kopalnię. O ile mi starczy towaru. Ale powinno, chyba wszystko zebrałem. Chyba wszystko zebrałem, co powinienem zebrać. Tak mi się przynajmniej wydaje. O. I teraz mamy, zobaczcie, jaką mam piękną kopalenkę. To co tygryski lubią najbardziej. Oświetlono, będzie można kopać ładnie, fajnie. Zobaczymy, czy coś tu można wydobyć. Bo nie wiem, czy wiecie, albo wiecie, albo nie wiecie. Można. Można wydobywać żelazo, moi drodzy. Tylko teraz pytanie, czy ja mam kilof? Ja nie mam kilofa. To co, to wracamy po kilof. Ale właściwie to wiecie co? No, wrócimy jak nic. Ale jeszcze w międzyczasie, co my zrobimy, moi drodzy? O, tu jeszcze coś się... No nie, to nie to. Dobra, wiecie co zrobimy? Od razu damy docieplenie. Niech mają. Tu damy, moi drodzy, brak zadań. Przede wszystkim możemy wydobywać żelazo i to na tym się teraz skupimy. Będziemy tutaj wydobywać tylko i wyłącznie żelazo, ale za to się pozbędziemy jednej chaty wydobywczej. O, jednej chaty wydobywczej, która znajduje się przed nami. Więc zwolnimy pracowników, wyburzymy ją całkowicie, bo po co ona nam jest potrzebna? Kto tu jest w ogóle? Mojmira i Niegosława. Mojmira i Niegosława. A w skrzynce coś mamy? Mamy kilofy. Dobra, zabierzmy to. Mojmira i Niegosława. Dobra, to zaraz was ogarniemy. Ale tego już nie będziemy potrzebować, przynajmniej na tą chwilę. O! Yep. Dobra, tu żeby w razie czego nie zepsuć. Tutaj kogo mamy? Zelisława i Tosławę. Zelisława i Tosławę. Czyli Zelisławę i Tosławę. Dobra, czyli oni są z tego domku. Ok, a tu kogo my mamy? Namira i Mojmira. Namira i Mojmira mamy. To trzeba Namira i Mojmira tutaj od razu szybko przypisać. Kto jest bezrobotny? Namir i Mojmira. I Mojmira. Dobra, wrzućmy tutaj trochę od razu tych żelaznych kilofów. Kamiennych, a nie żelaznych. O, już za dobrze. Ale coś mi tu jeszcze... Nie, jeszcze nie gra jedna rzecz mnie. Jeszcze jedna rzecz mnie nie gra tutaj. Niegosława. Skąd ona była? Z Drwali. Niegosława. O, Niegosława tutaj była, tak? Dwale jeden. Niegosława i Chodysław. Niegosława i Chodysław. To nie, to mi trzeba zrobić inaczej. To mi trzeba Kazię stąd wyrzucić. Kazię, a weźmy Niegosławę tutaj. O. Dobra. It's easy to talk with me. Kazia. Oh, it's you again. Siema, mamy 84% szans, moi drodzy. Jak się masz, piękna? No. O, kobiety narzekają, że mężczyzna rośnie brzuch. To się zawsze sprawdza. 94%. Jesteś przezabawna. Plus 10. Poziom sympatii osiągnął. Poziom. No to dobra. To może tutaj. Nigdy wcześniej nie czułem takiej miłości i to mnie przeraża, ale wolałbym spędzić całe życie żyjąc w strachu, nie zaczerpnąć choć jednego oddechu więcej bez ciebie, jako mojej żony. Może to...
Miałeś mnie na wyciągnięcie ręki i to takie żenujące, kiedy zdałam sobie sprawę, że nic w tym kierunku nie zrobiłeś. Ja zawsze tego chciałam. Możemy zacząć od nowa. Najlepiej pobierzmy się. O! To się pobierzmy, moi drodzy. Jest impreza. Trochę klimat nie taki, bo tam jest lato, jesień, znaczy wiosna, lato, a my... A my mamy, moi drodzy, żonkę w końcu, mamy żonkę. Mamy żonkę i mamy kopalnię. Mamy żonkę i mamy kopalnię, ale dobra. Bo ja coś tu zepsułem, nie? A, Kasia poszła do mnie. Kasia poszła do mnie, do mojej chałupy. Moja chałupa jest kiepska, bym powiedział nawet. Ale dobra. Dobra, mniejsza o większość, moi drodzy. Mniejsza o większość, to może byśmy... Tylko teraz pytanie, czy ja to chcę ogarnąć tu? Jakby to wyglądało? Tutaj z tej strony, tu. Mógłbym sobie domek wybudować tutaj nawet. Ja nie byłby głupi, jakbym sobie go tu postawił. W teorii. Jak mi to tutaj, bo później tak, tego się pozbędziemy. Tu. No nie wiem, czy tu nie za... A jest tu ktoś jeszcze z drwali? Jeszcze tu drwali jakiś pracuje? Pracuje Ostrogniew. A gdzie on mieszka? Ostrogniew, gdzie ty mieszkasz? Tu? On mieszka z hodowcą. Bo mógłbym sobie ten dom jeszcze przesunąć trochę dalej. Ale dobra, bo my chcieliśmy żelazo. Kurza twarz, my chcieliśmy żelazo wyduć. Czy ja mam coś dobrego? Pokaż. Mamy kilofów 12. Dobra, dawaj, zawieramy to. A dajmy dwójkę na razie. A dajmy dwójkę i trochę, moi drodzy, wykopmy tego żelaza, które nam to zostało. Bo nam się to przyda, prędzej czy później. Siema. A ktoś jest niezadowolony z moich tych? Kasia jest niezadowolona. O! Dobra, czekaj, ty chłopie. Kasia jest niezadowolona, trudno. Gdzie my to żelazo widzieliśmy? Gdzieś widzieliśmy to żelazo. Może tu? Tu. Dobra, wykopmy sobie trochę tego żelaza, moi drodzy. Póki możemy. O. Tutaj mamy co jeszcze? Mamy sól. No dobra, sól też sobie wykopiemy. No. Okej, okay, tutaj co mamy? Tutaj mamy żelazo, oczywiście zabieramy. Jakby nie było. Ja, to sporo nam się odkryło. Zobaczcie, ile części jaskini nam się odkryło, której nie było wcześniej, nie? Właśnie, a ja wam jeszcze pokażę, jak obiecałem wam niespodziankę. Wam w poprzednich odcinkach, więc wam pokażę dzisiaj niespodziankę. Ale wiecie co, najpierw pozwólcie, że wywalę całą kopalnię z tego, co mogę. O. Z tego, co mogę. To już dużo nie zostało, bo w sumie tylko nam się część odkryła jaskini, którą wcześniej wyłupaliśmy do zera. Ale nic. O. I tam na dół pewnie też są ze dwa złoża, dobra. Tak, żeby tu spaść i sobie krzywdy nie zrobić. Bo to jest zawsze ryzykowne. O, ale mamy dalej złoża jeszcze trochę. Tu i... Ej, nie no, mamy sporo tego złoża, więc... Nie jest źle. Tu. Mamy, o.
Fajno, kurde, myślę, a cyna jeszcze? A skąd tutaj cyna? A, bo to dolne pokłady tego. Dolne pokłady złóż, to teraz będziemy mieli wszystko, i cynę, i miedź, i sól, i co jeszcze? Dobra, tu mamy żelazo piękne. Dobra, mu się ciemno w oczach robi. No, oddychaj, oddychaj, chłopie. O, proszę bardzo, jakie ładne żelazko. No i miedzi. Nieźle. Moi drodzy, nieźle. Myślałem, że będzie gorzej. Ale nieźle. Tu, tam zaraz będziemy wychodzić ku słońcu. Chyba. Albo i nie. Ej, no nie, myślałem, że więcej. Znaczy, że mniej tego zostało, ale jeszcze jak widać trochę jeszcze nam zostało, więc spoko. Ja sobie to wyłupię. Sobie to wyłupię, żeby nie było. Co my tu mamy? Tu. Czemu mi się nie podświetla? Oszukują mnie. Oszukisty. Ale ładnie, kopalnia ładna jest. Bardzo ładnie. Podoba mi się naprawdę. Więc spoko. No dobra, to ja sobie to wyłupię i tyle, nie? No dobra, moi drodzy, wyłupałem chyba wszystko co było możliwe. Chyba wszystko, ale nie jestem pewien. I teraz już wam mówię, ile soli, to wam nie powiem, ile wyłupałem, bo nie wiem. Ale rudy miedzi 20 wyłupałaśmy, rudy żelaza 101 wyłupałaśmy, rudy cyny 15, więc trochę tego towaru jest, więc spoko, to już mnie cieszy. Idziemy za strzałkami, strzałki fajnie wskazują kierunek, że się nie zgubimy w jaskini, to też jest dobrze. No i git malina, no i dobra, jak mamy to, to możemy iść to przytopić, chyba albo nawet na pewno. Pójdziemy, to ogarniemy. No właśnie tak się zastanawiam, co z tym domem. Czy tego domu sobie nie przenieść jeszcze kawałek gdzieś bliżej, nie? No i okej, dobra, przetopmy sobie to. Zróbmy to tak, żeby było dobrze. Ja jeszcze mam chyba sztaby żelaza jeszcze gdzieś w tym. Chyba mam jeszcze w magazynie sztaby żelaza. Jakoś tak, z tego co pamiętam. No dobra, ogarnijmy najpierw sobie to, co mamy do ogarnięcia. Właściwie to ja nie wiem, po co ja to robię. Ale dobra, jak już zacząłem, to już zrobimy to. Czego się drzesz tam, chłopie? Trzeba będzie przeorganizować to wszystko, tak wam powiem. Trzeba będzie to wszystko przeorganizować. No i dobra. I teraz możemy ogarnąć brązowe żelazne narzędzia, moi drodzy, tylko trzeba... A, nie! Nie! Houston, mamy problem, to nie tak, jak ja myślałem. To jeszcze muszę mieć technologii trochę. O kurczaki! To nie tak hop-siup, jakby mi się wydawało. Aha. Ale dobra, ale tego drwala byśmy stąd pogonili, bo tak się zastanawiam właśnie nad tym domem, czy ten dom będzie stał tutaj, czy on nie będzie za blisko. Tutaj kawałek, tu, bo tutaj nie wiem, jak będzie, chociaż może nie będzie za blisko, co? Później tak to...
Chociaż wiecie co? Czy coś tu mamy? Nie mamy. Ja bym się pozbył tego. Panie, daję ci wolno od roboty. Daję ci wolno od roboty. Tak jest. A my sobie później też sobie później przestawimy. Ale dobra, żeby nie było. Żeby nie było, ja bym chciał sobie domek tutaj ogarnąć najpierw. Domek nad wodą. O. Tylko czy chcę bliżej, czy chcesz dalej? Dobra, załóżmy, że tutaj chcę tak, żeby tu ewentualnie jeszcze było przejście. No i pasuje mnie to, dobra. Czyli budujemy sobie chałupinkę. Moi drodzy, budujemy sobie chałupinkę. Oczywiście tak, dach musi być najlepszy. Prawda? Przecież to będzie moja siedziba, nie? A jak będzie moja siedziba, to musi być najlepsza. No bo przecież jako żem sołtys z tej wiochy, no to tak musi być, nie? O. To dach z dachówek. Czy to jest jakaś różnica między dach z dachówek a dach z desek? Gdzie ja mam tu jakiś dom z desek? Tu mam dom z desek. Aha, czyli całe dechy tutaj są wrzucone. Okidoki. Okidoki, dobra. O, teraz tak, ogarnijmy tak. Ściana zewnętrzna ma być z kamienia. Ta ściana ma być też z kamienia. No i teraz trzeba byłoby ogarnąć tutaj w domu co nieco. Ta ściana na pewno, tylko czy ja chcę mieć wejście na środku? No mogę chcieć mieć wejście na środku. Tu mogę chcieć okno. No w sumie. Tutaj mogę chcieć drzwi. W sumie mogę. Tutaj okno też mógłbym chcieć, ale teraz tak. Ja bym chciał na przykład... Tu na środku to okno. Haliera wie, czy to dobrze, czy to źle, nie? Tutaj okno na środku. Już nie pamiętam, czy tutaj było. Dobra, zróbmy to po mojemu, na razie. Będziemy zaraz tam dewagować, czy to akurat tak jak mi się to wydaje, że to będzie dobrze. Czy nie, jak już chata wstanie. Jak już chata stanie, to będziemy wiedzieć, czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze. Czy to jest wejście? Jest. Aha, czyli to będzie skrzynia, czyli lipa. Czyli lipa. Dobra, czyli to już wiemy, że to nie może być. To nie może być. A tu jak to wygląda? Tu też lipa. Tu okno jest dobrze, dobra. To tu okno może być. Tutaj w sumie okno. W sumie też może być. Albo i nie. Dobra, to tu będzie zwykła ściana. Będzie zwykła ściana i wtedy będę mógł ją sobie dekorować, nie? Dobra, tu będzie zwykła ściana. To tu zrobimy okno. To tu zrobimy okno w takim oto wypadku. Tu zrobimy ścianę normalną. O, będzie coś tam widać przy okienku. Powiedzmy. Tutaj zrobimy też okno, tak jak to było. No. Powiedzmy. Albo trzy okna wstawić? Nie, trzy okna nie. Bo tu przeciągi będą. Tu bym okno wstawił. Dobra, to też z góry. O, tu bym okno wstawił. To też bym tutaj wstawił.
Nie? O, to będzie ładnie wyglądać. Nie, to znowu coś zepsułem. Coś zepsułem. Okno, ściana. To tu miała być ściana w takim razie, tak? No tak, tu będę miał wzgląd sobie tutaj, elegancko. Tutaj. O! O, tu musi ten być wyciąg, nie? Przez okno. Wyciąg. Ale żem se wymyślił. No dobra, tak powiedzmy, że to tak. Tu będę coś widział, nie wiem co jeszcze, ale coś będę widział. Chociaż mi to trochę tutaj nie pasuje. To też mi nie pasuje. Dobra. Nie pasuje mi to. Nie pasuje mi. Pasuje mi tutaj okno, żeby było i niech tutaj sobie to okno będzie. Pasuje mi, żeby okno było tutaj i niech se to okno tutaj będzie. Tutaj nie musi być w sumie, to może być ściana. O, tu. No to mogłoby być, ale nie będzie. Dobra, okno. Tu będzie widać z przodu, tu będzie widać z boku, tu będzie widać z tyłu. Elegancko tu będzie widać. Z tej strony. No i dobra, powiedzmy, że to tak zostanie. Teraz dołóżmy do tego jeszcze ocieplenie. Żeby w tym domku było ciepło, fajnie i przyzwoicie. O! Pyk, pyk. I tutaj się, moi drodzy, przeniesiemy. O! Czy jest wszystko ocieplone? Nie wiem, czy tam z tyłu na górze jest ocieplone, ale chyba jest. Jest? Jest. Pięknie, ładnie i cudownie. Dobra, Kasia. Kasia, przenosimy się. Gdzie ja jestem? No ja chcę tu iść. Jak się mam tu przenieść? Dom. Przypisz do gracza. O, jest? Jest. Dobra, Kasia. Kasia, my mamy tutaj chałupinkę. No i pasuje mi to. To już mi pasuje. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jeszcze kawałek płota. Ale dobra, jak już mamy kopalnię w sumie, to już mnie cieszy. To możemy sobie wybudować, czy nie możemy jeszcze? Schemat. Już możemy. To trzeba go tylko kupić. No i też pasuje mi to. Pasuje, czyli my sobie tutaj dołożymy sobie maksymalnie, jak to się da, kamyczki, o ile się da, tak jak ja bym to chciał. Mam nadzieję, że to mi się uda. The more you work, the hungrier you get. O. O. O kurde, kawał drogi przede mną. Kawał drogi przede mną, ale dobra. Ale my sobie to zrobimy tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby to miało jakiś wygląd. Prędzej czy później. Kawałku. It's time for a beverage. O kurde, dobra, już, czekaj, nie marudź, chłopie. Czekaj, nie marudź. O! Dobra, może coś zjedzmy. Mamy coś? Mamy rybę. O kurde, zatrułem się rybą. Od haliera. Zaraz będziesz stał i narzekał, że on zatruty. Ale dobra, zatrucie może mi mnie. Chociaż można, czekaj. Na zatrucie można byłoby zjeść jakiegoś kwiatka, tylko już nie pamiętam jakiego.
Napity. A, już zatrucie minęło. Dobra, to tyle było z mojego zatrucia. Ale dobra, mamy, moi drodzy, odgrodzone to, co mnie najbardziej interesowało, czyli odgrodzić się tutaj od spadających kamieni mi na głowę. Teoretycznie taką miałem wizję twórczą, żeby się odgrodzić. Znaczy to jest tak, wiecie, to jest tylko takie umowne, nie? Można by tak powiedzieć, że to jest tylko takie umowne, że tutaj ma być to, a nie co innego. No. Bo tutaj jeszcze wzdłuż tego ogrodzenia pójdzie droga. Ona też będzie wyznacznikiem pewnym. Taki jest ten zamysł, żeby tu była ścieżka jakaś. To jeszcze nie wiem, dokąd ona ma być, ale tu będzie, na bank. O. No i dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No kurde, noc się zbliży. Noc już jest, to tak słabo to wygląda. No ale w sumie nie aż tak głupio, co? Bo tutaj będzie dróżka, tylko... No właśnie, ta dróżka będzie gdzieś tu, tak... Tak gdzieś tędy będzie, tylko dokładnie nie wiem, jak ona miałaby wyglądać. Ale załóżmy, niech ona idzie tak. Tak kawałek od płotu. Za bystro, żebym poszedł. Ale dobra. Ale dobra, o, i tu by była dróżka. Elegancko, tędy sobie będą ludki chodzić mnie. A tu będzie dalej drugi płot. Tylko płot będzie stąd, nie? Ale dobra, moi drodzy, dobra, wracając do niespodzianki. Jaką zrobiłem, to już wam mówię. Mówię, a raczej pokazuję. A raczej wam pokazuję. Przede wszystkim, moi drodzy, chciałem wam pokazać, gdzie są kopalnie. Zrobiłem to specjalnie dla was, proszę bardzo. Tu mamy jedną kopalnię, prawda? Jest? Jest. Tu mamy drugą kopalnię. Proszę bardzo, jest? Jest? Jest. Może tak wam pokażę. O, może pokażę wam całą mapę. Czyli tak, jedna kopalnia jest tu. Druga kopalnia jest tu. Pyk. Trzecia kopalnia jest koło Piastowi, proszę bardzo, tu. One są... Czwarta kopalnia jest tu. O, proszę bardzo. Tak, tu mamy. I teraz tak, piąta kopalnia... Dobrze liczę? A, jeszcze koło stoi jest jedno. O, proszę bardzo, tutaj w skałach. Skitrana. Tu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósta jest, proszę bardzo, tutaj. O, dokładnie. Szósta jest tutaj. A siódma kopalnia, moi drodzy, jest w skałkach. I w skałkach sobie możecie... O, tu jest siódma kopalnia. W skałkach również możecie sobie iść i wykopać jakieś tam towary, które was interesują. Więc jest, można. Tak, proszę państwa, jest 7 kopalni. Druga sprawa, o której wam chciałem powiedzieć, o tej niespodziance, której szykowałem przez, można by powiedzieć, wiosnę, lato i zimę, jest granica mapy. Jakby ktoś, znaczy już teraz to już widzicie, tu jest granica mapy. Dalej, zobaczcie, ile tam jeszcze jest, ile jest terenu poza mapą, ale już tu, dalej niż to jest obramowanie. Znaczy to jest obramowanie. No jest obramowanie, bo tutaj postawiłem kawałek płotu, a obok płotu zrobiłem 5 dróżek. Może tam się przejdziemy i może wam pokażę. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? To wam pokażę. No to się przejdziemy. Mamy 600 metrów. Pokażę wam, jak to wygląda. Jest po prostu granica mapy i za tą granicę mapy już nie wyjdziecie. Bo was cofnie z powrotem.
cofnie was z powrotem i tu trzeba, że tak powiem, uważać trochę na to, bo możecie wylecieć poza mapę. Naprawdę możecie wylecieć poza mapę. Może tędy przez most? Chyba tędy, gdy pójdziemy przez most. Będzie lepiej. Ja tam część płotu postawiłem, ale tylko mówię, że część, bo drugiej części nie postawiłem z prostego względu. Zabrakło mi kłód i tak tam wsadziłem ponad 2000 kłód. Więc trochę tego towaru, żem tam upchał. Wykosiłem wzdłuż drogi to, co mogłem wykosić i trochę zainwestowałem, ale to jest tak, jak mówię, to jest kropla w morzu, nie? Dobra, nie męcz się. Trzy sezony, można by powiedzieć, to co miałem do zrobienia, czyli tam powiedzmy po jaskiniach polatałem, wyłupałem wszystko, co miałem do wyłupania, to sobie zabrałem, a później posiałem, co miałem posiać, skosiłem, co miałem skosić, a później szedłem sobie na granicę mapy i walczyłem sobie na granicę mapy. Teraz pytanie, czy ja tu w tym domku byłem? Czy ja mam jakąś broń? Teoretycznie wydaje mi się, że ja tu byłem, ale... Tak mi się wydaje, że ja tu kiedyś byłem. No i chyba byłem. A może i nie byłem? Nie, no byłem. Musiałem być. Musiałem, bo jak nie ma nic do zebrania, to nie ma. Dobra. Idźmy na granicę mapy, moi drodzy. Bo się zaraz zgubię, gdzie jest ta moja dróżka. Trzeba chodzić po dróżce. Jeszcze łopatę mam? Mam łopatę. Mam łopatę, to jeszcze sobie weźmiemy, trochę gliny wykopiemy. O! Jak przebiegł ten dziad. Albo... No dobra. Jeszcze chwilę gliny sobie wykopiemy. Póki możemy. Albo i nie możemy. Dobra. Dobra, na razie starczy. Lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. W sumie już niedużo zostało. Tak jak mówię, należy trzymać się drogi. Bo ja już nie mam tutaj broni chyba teoretycznie i praktycznie nie mam już broni żadnej. Takiej konkretnej. O, przejdziemy sobie mostkiem. O, świetny ten mostek jest, tylko aby się... Jak ktoś ma lęk wysokości, to może to trzeba uważać, bo tu można, jak sami widzicie sobie... No, teoretycznie popatrzeć w dół nawet, ale jakby się komu tam noga omckła i tak dalej, no to porty pełne, nie? Ale mostek jest super. No szkoda, że to zima, no. Szkoda, że to zima i mamy którą godzinę? 22. Kurde, akurat w nocy będę wam pokazywał. No ale dobra. Jest jak jest. Jest jak jest, nie trzeba psuć. O, moi drodzy, dochodzimy do granicy. Proszę państwa, dochodzimy do granicy. O. Tak wygląda granica mapy. Teraz możecie wierzyć bądź nie. O, tak wygląda. Tutaj, tak jak mówię, ten duży pas, który jest zrobiony. O, można by powiedzieć, ten duży pas to jest... 5 dróg obok siebie położonych. Ja to specjalnie tak zrobiłem, żeby mieć, powiedzmy, jaśniejszy obraz, jak to będzie wszystko wyglądało. No ale tak jak mówię, zobaczcie, granica jest tutaj, a jeszcze do końca mapy mamy... A kurde, wezmę linijkę i wam zmierzę.
czekajcie, żeby nie było. Żeby nie było. Od granicy. A czekaj, bo to wcale, to trzeba, bo ja mam inną linijkę. Moi drodzy, jest, można by tak powiedzieć, 11, no do 12 cm. 12 cm. 12 cm to jest, moi drodzy, od granicy do Piastowi. No. O, 12 cm to jest od granicy tutaj do Piastowi. No to zobaczcie, ile tu jest do wykorzystania. I tu jest to samo pewnie, co? Już wam mówię, no to też będzie 12 cm, no. Powiedzmy tak, 11,5-12 cm, a w drugą stronę? No to akurat wychodzi 12. Tu, czekajcie. Od granicy tu wychodzi 12. No, czyli można by powiedzieć, tak pi razy drzwi na środku. Na środku, tak jak jest Piastowa na środku, no to tyle 12 cm, znaczy 12 cm, no ja mówię, że centymetr, bo przyłożyłem tą linijkę do monitora, dlatego mówię 12 cm. Z tej strony mamy 12 cm, czyli tak jakby połowę naszej mapy, dostępnej mapy, no na dole to nie wiem, nie liczyłem, no ale dołu. No i tak to mniej więcej wygląda, możecie sobie zobaczyć. Dookoła, o proszę bardzo, ale żeby tego nie było, to się przebiegniemy, bo ja już częściowo, tak jak mówię, częściowo płot sobie wybudowałem, może gdzieś tam jeszcze jakieś kłody znajdziemy po drodze, a może i nie. To naprawdę fajnie wygląda, tylko akurat, czekaj, z tej strony to wygląda, nie, to tu są te góry takie wielkie i tu są te góry te wielkie. No dobra, to przelećmy się, zobaczymy, co to tam będzie. O, tutaj mamy, moi drodzy, róg mapy. No i teraz możecie mi wierzyć, czy nie. Tu jest koniec, bo jak podejdę do przodu, kawałeczek, ciu, i wracam z powrotem, tak samo w tą stronę, proszę bardzo. Idziemy do przodu, lepiej zostań. Ale co jest, zobaczcie, tutaj już, zgaś to, może będzie widać. Zobaczcie, tutaj już nie mogę nic budować, czyli mimo to, że jeszcze mogę wejść kawałek, ale już budować nie mogę, bo jestem poza obszarem rozgrywki, moi drodzy. Już to zobaczcie, już tu się zaczyna koniec. Zobaczcie, tu jeszcze mogę, a tu już nie mogę. Więc tak to mniej więcej to wygląda, ale można powiedzieć granica, nie? I to granica taka, granica przed złymi ludźmi. O, i teraz tu z daleka widać cały ten pas. Ale wiecie co, wejdziemy na tą górę. Ja wam pokażę. O, tam już zaczyna się płot. Już widać kawałek. O, tu gdzie jest moja kropka. Zaczyna się płot, gdzie było budowane. No bo tak jak ja mówię, ja nie wszędzie. Kawałek tu. Tam może być parę przęseł z jednej strony, parę przęseł z drugiej strony. Po prostu tak, żeby nie nosić tych kłód wszystkich ze sobą. Czy przy sobie, to po prostu sobie trochę pobudowałem, nie? O, i tutaj zaraz zobaczycie. O, i tutaj jest płot. I też śmiesznie, bo z tej strony jest taki płot, a z drugiej strony jest ten drugi płot, bo sobie postawiłem taki płot, nie? O, taki on sobie postawiłem. O, i tak to mniej więcej wygląda, zobaczcie. Tylko, że tak jak mówię, no... Ja jestem, gdzie jestem? W połowie drogi. Dobra, dojdę do góry, to zobaczycie, jak to z góry będzie wyglądało. O, dochodzimy do najwyższego punktu. Jeszcze tutaj widzę, że moje kłody leżą. Może od razu... Mam siekierę? Mam siekierę. O, widzicie, jeszcze tutaj nie pozbierałem wszystkiego. Jeszcze tutaj, zobaczcie, tutaj była moja wycinka. Była moja wycinka, ale jak widać, jeszcze wszystkiego nie zebrałem. Bo gdzieś mi te drzewa pospadały, nawet nie zauważyłem tego, że ich nie pozbierałem. No, ale w sumie to i dobrze, to przynajmniej wiem. Wy też zobaczycie, że coś się jednak tutaj działo. O!
moi drodzy, czasu trochę tutaj poświęciłem, że tak powiem, pracując. Jak to wygląda? Jak to wygląda z tej strony? Proszę Państwa, o, i tu możecie zobaczyć w tą stronę, bo najpierw robiłem tam od no, może tak. Tylko że to słabo widać, bo jest mgła, ale można zobaczyć, jeżeli się dobrze przyjrzycie, to a może poczekamy do dnia. Z tej strony robiłem właśnie takie ogrodzenie, a później mnie naszło, że może takie jednak będę robił, nie? No i nie wiem, i takie jest. Takie jest. O, i teraz możecie zobaczyć. Tu jest linia jedna. Tu jest linia aż tam, daleko, daleko. To jest druga. I tam, o, idzie ta poprzeczna. O, nie wiem, czy coś tu będzie widać. Może tak, trochę lekko przybliżę. O, zobaczcie, tutaj jest linia. To jest granica mojej mapy. Tam później idzie, o, tu gdzie jest teraz kursor. Tam idzie. Później tam idzie. O. Można by powiedzieć, że to jest najwyższy punkt. Najwyższy punkt na. No, na mapie, bo jeszcze jest jeden taki dość wysoki w miarę punkt. Tutaj, z tej strony, w tym rogu. On jest tam, się znajduje. To tam też można to zobaczyć. No, w każdym bądź razie nie wiem, czy dla Was to jest przydatne, czy nie jest przydatne. Dla mnie jest to bardzo przydatne. Ze względu na to, że wiem, jak daleko mogę wyjść i dokąd się mogę budować. Bo jak zobaczycie, mamy tutaj dużo terenów. No co prawda, tutaj też są jakieś dróżki. Tu niby są jakieś dróżki. Tu są niby jakieś dróżki. No i początkowo, wstępnie myślałem, że to dalej będzie można iść, że dojdę aż gdzieś tak mniej więcej, powiedzmy, tu do tego ciemnego pola. Czy to z tej strony, czy to z tej strony, że tutaj już będzie jakaś skarpa i dalej na przykład nie będzie można iść. Ale niestety tak się nie stało. Więc sami możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. W każdym bądź razie dalej tutaj już się nie pobudujecie, więc tylko i wyłącznie można się pobudować na mniej więcej na takim obszarze, jak tutaj widzicie, jak zaznaczyłem sobie. No tak jak mówię, dla mnie jest to pomocne, dla Was nie musi być pomocne, ale jeżeli ktoś skorzysta z tego mojego pomysłu, nie każę Wam tego budować, bo to no tak naprawdę to mówię, wiosna, lato i zima, to macie prawie 3 sezony. No ja mam, no wiosnę to nie, bo wiosna była 3 dni, lato, jesień, zima, o, lato, jesień, zima, ale ja mam ustawione sezony na 15 dni, więc moi drodzy, mój sezon trwa 15 dni, więc możecie średnio zobaczyć, że tutaj to, co ja zrobiłem, no to można by tak powiedzieć, w grze średnio 30 dni mi zajęło growych, oczywiście 30 dni growych, żeby dokonać czegoś takiego, czyli powycinać wszystkie drzewa, które gdzieś tutaj rosły mi na tej granicy. O, żeby te drzewa, które gdzieś tutaj rosły mi na tej granicy, powycinać pięki, nie pięki. Oczywiście nie wszędzie się dało, bo też jak możecie zauważyć, że na przykład no, tu gdzie jest rzeka, to się nie dało. Tutaj gdzieś skały mi wyskoczyły. O, no to w sumie możemy podejdziemy o, do tych skał. Skały mi wyskoczyły, to też mi się tutaj nie udało zbudować, tak, bo o, bo na przykład tylko dotąd mogłem sobie dobudować, tak? Tutaj niestety już dalej nie mogłem tego budować. O, i dopiero odtąd można było w teorii budować. O, tutaj znowu były skały, znowu mi nie pozwolono. Ale jak widać, no to no mówię, no trochę się namęczyłem tutaj, nie ma co to dużo mówić, trochę się tutaj namęczyłem. Trochę czasu też spędziłem. Trochę czasu też tutaj spędziłem, żeby dojść do takiego poziomu, jaki tutaj jest. Warto, nie warto? No nie wiem, sami to sobie możecie ocenić. O, proszę bardzo, jaki tu jest. Zobaczcie, jaki jest długi ten pas. Idzie. Ale to tak jak mówię, no to... O, bo pierwszy plan był taki, żeby wyciąć całą mapę z drzew. Nie wiem, co ja mam z tym, że chcę wycinać. No po prostu mam coś takiego, że mi się te rąbanie drewna podoba, drzewa podoba, ale no nie będę tego robił. No i jeszcze chciałem, tam był, w sumie zostawiłem gdzieś taki kawałek pola. Jeżeli ktoś długo gra w to, no bo ja nigdy nie miałem okazji tego sprawdzić, ale chyba będę musiał sprawdzić to na własnej skórze, czy
jeżeli zostawimy pniak drzewa, sam korzeń, można by tak powiedzieć, czy ona odrasta, czy nie. Bo tego nie jestem w stanie sprawdzić. Podobno odrasta po 3 latach, podobno. Ale nie wiem, czy to tak jest. Wiem, że te o małe krzaczki na przykład, jeżeli tych krzaczków nie zbierzemy, no to one później urosną za jakiś czas w duże drzewa. To wiem na stówę, bo wyciąłem już... O, tam są żubry, tam nie idziemy. Wyciąłem dość spory obszar z drzew wyciąłem. Pniaki też pousuwałem. Pousuwałem nawet te patyki, które były. Zrobiłem golusieńki kawałek taki, no ale po pewnym czasie patyki się pokazały, a później po patykach odrosły jakieś tam sobie drzewa, więc chciał, nie chciał, drzewa jakoś tam odrastają. Tylko teraz właśnie pytanie, czy te drzewa z tych pniaków odrastają, czy nie odrastają? Mnie to bardzo interesuje. Dobra, dojdziemy zaraz pewnie do granicy. A! Hej, a może ten? Jak daleko mam do tej granicy? Kurde, kawał drogi jeszcze. Bo wyleciałem raz poza mapę. Miałem wam wrzucić shorta z tego, ale się nie wrzuciło. Która jest godzina? 5. O, miałem wrzucić wam shorta z tego, jak wyleciałem poza mapę. Ale może jak dojdziemy do rogu, to może się uda mi jeszcze to wam pokazać na żywo. Może. No zobaczcie, jaki jest kawał. No co prawda jest spory kawał tej mapy. No nie można powiedzieć, żeby to był jakiś malutki kawałeczek czy coś w tym stylu. No jest spory kawał tej mapy do ogarnięcia. Naprawdę. Terenu jest też trochę. No oczywiście ta strona, co tutaj jest, no to tak jak mówię, ta strona jest taka bardziej górzysta. Tamta strona, gdzie ten, to jest bardziej taka, można by powiedzieć, przyjazna do budowy. Więc tak, moi drodzy, to mniej więcej wygląda. Dojdziemy, czy nie dojdziemy? Trzeba byłoby habetę jakoś ogarnąć, to... Może dojdziemy. Zobaczcie, jaki ładny widok. Trochę szkoda, że mgła jest, ale... Mam nadzieję, że zobaczycie całą naszą krainę. O! Może latem to by było ładniej widać niż w zimie, ale... O, zobaczcie, tutaj też jest... Tak? To dobrze patrzę. No, tak jest, bo tam się zaczyna. Zaraz pójdziemy, tylko tam się schodzi w dół już, ale tu można by powiedzieć, że jesteśmy na szczycie już tego, bo tu już zaraz jest koniec, więc można zobaczyć, o, proszę bardzo, tu i to idzie aż tam, hen, daleko, więc można tak zobaczyć, o. A tutaj można wypaść za mapę. Nie wiem, czy mi się to uda, ale zaraz można popróbować. O, i tutaj jest, proszę państwa, tutaj dalej w dół leci. A ja ostatnio tutaj wypadałem za mapę, nie? Z tej strony, kurde, wypadałem. Wypadnij. Kaliera. No, pa, teraz mnie nie chce puścić. Znalazłem jakiś taki błąd. Że coś ja tutaj robiłem i mnie wyrzucało. O! Proszę państwa. Teraz wam coś pokażę. Jeszcze wam coś pokażę, ale zanim to zrobię, to ja sobie wezmę szybki zapis, niech będzie. Proszę państwa, jesteśmy po drugiej stronie płotu i teraz jak będę chciał pójść w tą stronę, to... A nie. Kurde, wywaliło mnie wtedy dobrze. Niepotrzebnie wróciłem. Ja. No nie.
Dobra, teraz jestem po tej dobrej stronie mopu. Nie. Ale zepsułem. Zepsułem. Kurde, po dobrej stronie mnie wyrzuciło, a teraz już wam nie pokażę tego, no. Ja. No nie uda mi się, no kurde. W każdym bądź razie tutaj, moi drodzy, jest już koniec mapy i te skały są takie niewidoczne. Znaczy niewidoczne. No ale dobra, mniejsza o większość. Mniej więcej wiecie, o co mi chodzi. Pokazałem wam, jak wygląda granica. Jak wygląda granica mapy, czy wam się to przyda, czy nie, to już sami sobie ocencie. W każdym bądź razie jeszcze wejdę sobie tutaj, popatrzę, jak to mniej więcej wygląda. Pięknie to wygląda. Dodatkowo, tak jak mówię, macie dokładne pozycje, gdzie są jaskinie. Te jaskinie są, znaczy nie jaskinie, no kopalnie. Ja już postawiłem, znaczy nie postawiłem, nie wybudowałem kopalni, tylko zrobiłem projekt kopalni, czyli postawiłem, że niby tu jest do wybudowania. Więc jeszcze raz powtórzę, jedna kopalnia jest tu. Proszę bardzo, w dokładnym miejscu. Tu trzeba z tej dróżki zejść. Druga kopalnia, moi drodzy, idźmy w dół, jest za ostoją. Tutaj też trzeba tędy, tutaj sobie wejść. Trzecia kopalnia jest tutaj, gdzie najpierw powstawała moja wioska, koło tego wodospadu. To jest trzecia kopalnia. Czwarta kopalnia jest koło Piastowi. Proszę bardzo, tutaj to też widzieliście na pewno, to jest bardzo blisko Piastowi. Piąta kopalnia jest, moi drodzy, teraz tu, gdzie dzisiaj wybudowaliśmy ją i ona jest w całości, już całkowicie wybudowana. Są, no zresztą jak mi nie wierzycie, to wam pokażę. Proszę bardzo, kopalnia. Jest tylko jedna wybudowana, tutaj mamy dwóch ludzi zatrudnionych. A tutaj jest niewybudowana. O, nawet na mapie można zobaczyć. Kopalnia, proszę bardzo, jedna, kopalnia druga, o tu macie wskaźnik. Kopalnia trzecia, kopalnia czwarta, kopalnia piąta, kopalnia szósta jest u nas i kopalnia siódma, moi drodzy, tak jak wspomniałem, kopalnia siódma, z której możemy wydobywać żelazo. I co jest najciekawsze, że w skałkach kopalnie możemy, żelazo możemy wydobywać od samego początku, więc tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy kilof, nie musimy wcale latać po tych kopalniach, znaczy po jaskiniach, bo na początku nie mamy kopalni, tylko nie musimy latać po tych jaskiniach, bo tam nie dostaniemy żelaza, ale w skałkach od samego początku, jak wejdziemy w głąb kopalni, możemy od samego początku łupać już żelazo. No i tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. No to tyle chyba ode mnie. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają kopalnie, dowiedzieliśmy się, jak wygląda moja nowa żona, Kazimiera. Kazia, podejdź do płota. No i tyle, a w kolejnym odcinku będziemy coś tam budować dalej, ale zanim to nastąpi, to ja muszę dojść do chałupy naszej i coś tam właśnie zobaczyć, jak oni te moje ludki. O, Kazia już się cieszy, patrzcie, było 37, a teraz się cieszy, ale dobra, Kazia, idź do roboty. O kurde, gdzie ją? Do kopalni ją. Kazia do kopalni. Co za chłop, nie? Dobra, kto tu jeszcze? Nie ma roboty. Ostrogniew. O, Ostrogniew był... Dobra, Ostrogniew też idź do kopalni na razie. Dobra, idź do kopalni. Syłka do kopalni. A, no i tutaj jeszcze jest tak ciekawie, bo tutaj się kończy mapa, moi drodzy. Znaczy, kończy mapa. Tutaj jest ciekawie, nawet bym powiedział bardzo ciekawie, bo tu trzeba ostrożnie. O, bo tu jest takie fajne zejście na dół. Oczywiście ja tędy nie będę schodził, bo szkoda mi życia. Ja sobie przejdę inszą. Ja sobie pójdę przez skałki. O, bo tu na dole mamy skałki.
Więc sobie tutaj przejdziemy przez skałki i tak sobie wrócimy do naszej wioski, a tam będę coś tam dalej myślał, co, jak, po co, na co i dlaczego. A tymczasem ja się z wami żegnam, życzę miłego dzioneczka, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, hej, hej.